Ponad 4 miliony osób w Polsce może mieć objawy tej choroby. Może mieć, ponieważ nie wszystkie są jeszcze przebadane, nie wszystkie są zdiagnozowane właściwie. Tych właściwie zdiagnozowanych jest ponad 2 miliony. Mówię oczywiście o astmie oskrzelowej, a teraz chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na rozmowę w cyklu Walcząc o oddech, które to cykl przygotowujemy razem z Polskim Towarzystwem Alergologicznym i z Koalicją na Rzecz Leczenia Astmy. Moimi dzisiejszymi rozmówcami będzie Justyna Mroczek-Żal, prezes zarządu Fundacji Zawsze o Kroko przed Astmą, czyli niechcąco zdradziłem, co to za choroba, oraz dr Piotr Dąbrowiecki, alergolog, internista, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP, to tak jeden z sygnatariuszy koalicji na rzecz leczenia astmy. A o astmie właśnie będziemy rozmawiać, tak jak we wszystkich rozmowach naszego skromnego cyklu, który państwo tak dobrze odebrali. Justyno, jak u ciebie wygląda atak astmy oskrzelowej? Czy jak wyglądał wtedy, kiedy się zdarzał? I co, co wtedy człowiek przeżywa? Um. Przede wszystkim lęk. To jest pierwsza emocja, która się pojawia, dlatego że nawet jeżeli jestem już astmatykiem prawie 10 lat i wiem, co zrobić w trakcie ataku astmy, to nigdy nie wiem, czy leki zadziałają na tyle, żebym nie musiała udać się do szpitala albo wezwać karetki, jeżeli nie będę sama w stanie po prostu tam pojechać. I myślę, że te, ta emocja y, towarzyszy nam astmatykom przez całe życie. Tym bardziej, że my nigdy nie wiemy, czy nam nasze ataki nie, y, się nie pogorszą. Ja jestem w tej chwili w trakcie takiego y, czasu choroby, że mimo że cały czas zażywam leki, to ten, y, ta choroba jest kontrolowana na tyle, że ja już całkiem dawno nie miałam takiego mocnego ataku. Ale to nie znaczy, że taki atak nie może się zdarzyć w każdej chwili pod wpływem na przykład alergenów, dlatego że y, ja mam astmę na, o podłużu alergicznym i alergenów nie możemy wykluczyć wszystkich, z którymi się spotykamy w środowisku, y, i dlatego ten atak może nastąpić w każdej chwili. Tak naprawdę cały czas, tak jakbyś siedziała na bombie. Tak, tak, tak. To, to może właśnie, się wydarzyć tak wszędzie, właśnie, zawsze, tak mimo, że, mimo że y, masz astmę kontrolowaną. Mimo, że zażywasz odpowiednie leki, to nigdy nie wiesz, co się może wydarzyć. A Piotr a u Ciebie, jak to. Bo tutaj jest taka dziwna okoliczność, ponieważ akurat o tobie nie można powiedzieć, że szewc bez butów chodzi. Ty jesteś wybitnym specjalistą, jeżeli chodzi o leczenie astmy, ale sam też mierzysz się z tą chorobą. Co? Jak to u ciebie wygląda? U mnie astma rozpoznano w drugim roku życia, czyli też mam tą postać alergiczną Jestem uczulony na pyłki drzew, traw, chwastów, sierści zwierząt. Szczególnie kot jest w stanie jestem w stanie wyczuć, to, czy kot jest gdzieś tutaj, nawet jeżeli go nie widzę. Tutaj nie mam, mam od nadzieje. razu pojawia się katar i, i krótki oddech. Także no ta moja historia też miała góry i doliny. W momencie, kiedy nie miałem jeszcze rozpoznania, rzeczywiście to był taki mały, gruby chłop, chłopiec, który nie ćwiczył na WF-ie i tak naprawdę siedział w oknie wpatrzony, a tam chłopaki grają w piłkę. A ja, Katar, Kaszel, mama mówi, przeziębiłeś się, ty niedobry, nie wziąłeś czapki. Jak nosić czapkę w taką pogodę jak teraz, prawda? A dopóki nie ma tego rozpoznania, to właściwie. Rodzice, najpierw dzieci z astmą, czy też już osoby dorosłe, właściwie no, jak po omacku szukają antidotum, często gubią się w tych objawach, stąd też nadal połowa chorych na astmę nie ma rozpoznania, bo to nie jest proste, bo to jest zmienność objawów. One się pojawiają i znikają. Jak na złość nie chcą się pojawić u doktora w gabinecie, tylko pojawiają się w nocy, po wysiłku, po kontakcie z alergenem. Na szczęście mamy nadnercza, które wydzielają endogenne sterydy. Które powodują, że zmniejszają się objawy. I kiedy się zapisuje do doktora za 3 dni, to już często nie ma tych objawów. I tu się zaczyna sztuka rozpoznania: czyli lekarz musi zaufać pacjentowi, że te objawy były, na tej podstawie zaplanować diagnostykę. To jest te alergiczne, spirometrie zobaczyć, no, co jeszcze potrzebuje, żeby postawić kropkę na D i dać leki, i przede wszystkim też wyedukować tego pacjenta, na co ma zwrócić uwagę w swoim życiu z tą chorobą. Bo to jest bardzo trudna w rozpoznaniu choroba rzeczywiście, i też choroba, która wymaga o wiele większej współpracy niż w przypadku innych schorzeń między pacjentem lekarzem, ponieważ pojawia się tu jeszcze lek, a to to też się pojawia w innych schorzeniach, ale pojawia się też system, przez który się podaje lek i, i cały wątek związany z edukacją pacjentów. I dlatego bardzo szczególną uwagę trzeba zwrócić na to, żeby to połączenie komunikacyjne bardzo dobrze funkcjonowało między lekarzem a pacjentem, ponieważ ty już Justyno powiedziałaś, że. Główną emocją, y, która się pojawia u astmatyka jest lęk, czego od otoczenia, najbliższego. Na razie jeszcze nie, nie lekarskiego, potrzebuje według Ciebie z Twojego doświadczenia, y, osoba chorująca na astmę, a zwłaszcza na jej ciężką odmianę, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, y, mówiliśmy o tym w innych odcinkach, y, że astma różne twarze ma, ale czego potrzebuje osoba od otoczenia? Przede wszystkim zrozumienia i empatii. Mhm. To na pierwszy rzut oka, jak spotkamy osobę, nawet z asną ciężką, tak myślę, to nie widzimy po prostu, że to jest osoba, która naprawdę ma duże problemy zdrowotne. I to nie jest osoba, która udaje po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Dobrze by było, gdyby, jeżeli wiemy, że ta osoba choruje, dowiedzieć się, jak mogę pomóc. Bo My, nawet jeżeli ja nie mam astmy ciężkiej, to ja wiem mniej więcej, jak powie, jak, jakie informacje powinnam przekazać mojemu otoczeniu, żeby oni mogli się mną zaopiekować wtedy, kiedy ja sama nie będę mogła się mną zaopiekować, sobą zaopiekować. Tak. I teraz, jeżeli my będziemy wystarczająco empatyczni i wystarczająco wyrozumiali dla takiej osoby, to ona nam przekaże te informacje. A one są czasami proste takie rzeczy, żeby po prostu w takiej sytuacji, kiedy ja nie będę mogła, to podać mi lek, tak? Żeby być otwartym na to, kiedy należy wezwać pogotowie, jeżeli jest taka potrzeba. Żeby razem ustalić taki algorytm działania, taki sposób działania, żeby ta osoba czuła się bezpiecznie w towarzystwie nas, nie astmatyków, albo też astmatyków, z którymi razem czasami mieszkamy. To jest bardzo ważne, co, co mówisz, ponieważ... Te liczby, które podałem na początku, prawie ponad 4 miliony osób, które ma objawy niezdiagnozowane, to więc może chorować na astmę, może nie musi. Czyli, jeżeli statystycznie popatrzymy na nasze otoczenie, to można powiedzieć, że w naszej bliższej lub dalszej rodzinie, bliższej lub dalszym środowisku na pewno mamy chorego na astmę wokół siebie. Dlatego to, co mówisz, jest bardzo ważne. Bądźmy empatyczni, drodzy Państwo, i y, wiedzmy, że te osoby, które doświadczają ataku astmy, mogą sobie same nie móc poradzić, ponieważ y, nie mówię już o emocjach, które zalewają, takich jak lęk, przerażenie, ale z czysto fizycznych powodów te osoby nie mogą złapać oddechów, tak jak tytuł naszego programu. One walczą o oddech i warto wiedzieć, co, co robić, ale. Y, Wspomniałeś, że warto bardzo szybko do lekarza skierować taką osobę, a czego, Piotrze, od lekarza potrzebuje pacjent w walce z tą no, nieuleczalną chorobą? Na pewno potrzebuje szybkiego rozpoznania, czyli nadal jest tak, że w Polsce stawiamy za późno te rozpoznania. Średnia europejska to jest 3,5 roku, w Polsce... Pacjent z kaszlem, świstami, z dusznością musi czekać 7 lat. 7 lat. To jest, to jest zdecydowanie za długo. Oczywiście zgadzam się, w Irlandii, w Hiszpanii jest podobnie, no ale ja bym wolał, żeby do tego rozpoznania to było 1000, a nie 2000 dni, no bo to jest tysiąc dni z chorobą tak naprawdę. Ona ma różne oblicza. Często jest to y, oczywiście łagodna postać, bo połowa chorych na astmę to są osoby z łagodną postacią. Mają objawy dwa razy w miesiącu, raz w tygodniu, ale jest też y, właśnie ta astma trudniejsza, która daje objawy codziennie, albo astma ciężka, która tak naprawdę uniemożliwia nam normalne życie y, i my się musimy dostosować do tej choroby. Y, więc y, na pewno jako pacjenci y, y, oczekujemy szybkiego rozpoznania. Y, z drugiej strony, optymalnego leczenia, yy, czyli yy, wiedząc o tym, że yy, aktualnie możemy leczyć astmę w taki sposób, żeby ona nie, u, nie utrudniała nam życia. Gro pacjentów, ponad 80% chorych, może żyć pełnią życia, czyli może nie mieć kaszlu świstów duszności. I paradoksem jest to, że jeżeli pacjent nie ma. Kaszlu, świstu i duszności, to odstawia te leki. Czyli po roku tylko 10% pacjentów, którzy mieli te objawy, kontynuuje leczenie. Czyli co? Znowu ma objawy. I to jest takie never ending story. I w tym momencie my, jako pacjenci i my, jako lekarze też, po prostu musimy edukować pacjenta. Czyli pacjent musi zrozumieć, co to jest za choroba. Bo ja często pytając się pacjenta, który widzę, przychodzi z lekami na astmę. Od kiedy się pani leczy na astmę? Ja mam astmę? Ja wtedy mówię, Boże, o co chodzi, prawda? Przecież to jest chyba niemożliwe, że pacjent dostał leki na astmę i nie wie, że to jest astma. I podobnie jest też z inhalatorami. Pacjenci dostają inhalator w formie recepty. Proszę zażywać dwa razy dziennie. Czyta raz, że działania niepożądane już powodują nastroszenie włosów na głowie, dwa, że tak naprawdę jak zaczyna pacjent coś robić samemu z tym lekiem, no to często popełnia błędy krytyczne, które uniemożliwiają leczenie. Doktor rozpoznał, pacjent leczy się, wszyscy myślą, że jest ok, a pacjent znowu ma kaszel świsty i duszności. Czyli szybkie rozpoznanie, dobrze dobrany lek i edukacja. To są te trzy nogi, które pozwalają nam na optymalizację terapii aktualnie. I stąd jest pomysł Justyna się uśmiecha, ponieważ wiem, że kiedy zaczynamy mówić o edukacji, to wchodzi na zupełnie inny poziom tak? wypowiadania myśli i przepięknie opowiada o edukacji, o leczeniu chorych. Ponieważ to jest bardzo ważne, co, co powiedziałeś, że bez współpracy między lekarzem a pacjentem nie ma w astmie możliwości sukcesu. Wiem, jak to jest z inhalatorami. Inhalatory są najróżniejsze, każdy jest zupełnie inny, w inny sposób stosowany. I można popełnić najprostszy błąd, który powoduje, że leku do naszych dróg oddechowych dostanie się o wiele za mało, żeby asmę utrzymać na kontrolowanym poziomie. Stąd też pomysł, który. W, przerodził się w życie w, w Waszym przypadku tak. na założenie fundacji zawsze o krok przed astmą tak. zawsze o krok przed tak. to jest ważne. Ty jesteś jej współzałożycielką założycielką jest siostra. Skąd w ogóle ten pomysł, żeby zacząć pacjentów wspierać, bo to, że trzeba wspierać, to bardzo wyraźnie z Twojej wypowiedzi wynika. E to wszystko jest dlatego, że moja siostra miała astmę dziecięcą. Następnie, no niestety, dzieci też mają alergię, i poruszałyśmy się w takim momencie, kiedy zostałyśmy mamami, w, takim, w takiej przestrzeni, gdzie zabrakło nam edukacji. Co zrobić, żeby nasze dzieci, które zachorowały na alergię, nie zachorowały na astmę. I 10 lat temu, kiedy ja zostałam zdiagnozowana jako osoba dorosła. E, e, zaczęłam chorować właśnie na alergię i astmę, e, to siostra powiedziała: To my załóżmy, ja założę fundację, a ty ją poprowadzisz, bo teraz, jak jesteś już astmatykiem, to masz e, kompetencje do tego, żeby po prostu wiedzieć, co jest potrzebne pacjentowi. I oczywiście pomysł był taki, e, taki utopijny totalnie, żeby w każdej poradni alergologicznej był edukator, który w momencie, kiedy lekarz zdiagnozuje, może pacjentowi zapisze odpowiednie leczenie? Edukator przejmuje pacjenta i opowiada wszystko to, co pacjent powinien wiedzieć dodatkowo, to, co może zrobić, żeby być przed, o krok przed tą astmą, bo to nie chodzi o to, żeby tylko nie zachorować na astmę, ale żeby zawsze być o krok przed chorobą, żeby być w stanie zapanować nad tymi objawami choroby, nad, nad tym wszystkim, nad czym możemy zapanować. I tu jest na przykład to, co pan doktor fantastycznie powiedział. Tu jest odpowiednie leczenie, żeby pacjent się tego nie bał. Ja zawsze tłumaczę wszystkim osobom, które do nas trafiają, że podstawą, absolutnie podstawą tego, żeby byli zdrowi, jest zaufanie do swojego lekarza. Że od tego musimy zacząć, bo bardzo dużo pacjentów trafia do mnie na rozmowy, którzy zaczynają od tego, że oni nie chcą brać leków, bo oni nie wierzą, że te leki są. Dobrze, że te leki im pomogą, że to długofalowe działanie leków ma na celu to, żeby właśnie na przykład astma ciężka się nie pojawiła. I tego nam brakowało z siostrą w tej przestrzeni, gdzieś tam w edukacji, żeby mówić do pacjentów tak, żeby oni się też nie bali, czytać, żeby ten komunikat był prostym językiem napisany. Bo w momencie, kiedy wchodzą emocje, kiedy wchodzi lęk, to my czytamy te artykuły czasami, mhm. które są napisane trudnym językiem i my nic z tego nie rozumiemy. Ja sama pamiętam, kiedy, że tak powiem, czytałam po to, żeby się jeszcze doedukować, a sama byłam w momencie, kiedy jeszcze moja astma nie była kontrolowana, to mimo bardzo dużej świadomości już i dużej wiedzy na ten temat, też sama nie rozumiałam tych artykułów niektórych. I też niektóre zagadnienia musiałam długo przerabiać, żeby je zrozumieć. Ja akurat jestem takim pacjentem, że, który musi rozumieć wszystko, jak idzie do lekarza. Nie po to, żeby wypytywać lekarza i go sprawdzać, tylko po to, żeby mieć takie poczucie bezpieczeństwa, że ja rozumiem to, co lekarz do mnie mówi. Bo wtedy ja mogę się dopytać o coś, co gdzieś tam mnie jeszcze nurtuje o moją przyszłość, o to, czy będziemy zmieniać leczenie. Czy powinniśmy utrzymać, bo, bo na przykład wydaje mi się, że moglibyśmy zmniejszyć le, dawki leków i co lekarz na to. Ale muszę na, najpierw, jakby mieć, po pierwsze zaufanie do lekarza, a po drugie muszę rozumieć, na czym moja choroba polega. Lubicie takich pacjentów? Ja osobiście bardzo. Natomiast wiem, że różnie bywa, mm. dlatego że mm, często słyszę, edukując pacjentów, że no, pan mi tu mówi, bo jakby ten schemat takich szkoleń dla pacjentów, które organizujemy, czy stacjonarnych, czy online, jest taki, że przekazujemy wiedzę na temat astmy, co to jest za choroba, że jest na podłożu zapalnym, że może być alergiczna, niealergiczna, uczymy o chorobie, żeby pacjent zrozumiał, bo jak zrozumie, to będzie chciał sobie pomóc, będzie wiedział po co to robi. Nie zrozumie, to często odrzuci rozpoznanie czy formę leczenia. No i dochodzimy do sprawdzenia na przykład jak pacjent bierze leki. No, i w tym momencie ja zawsze kończę tą część edukacyjną o lekach w ten sposób, że mówię, no to proszę, żebyście Państwo przyjęli za aksjomat taką sytuację, że jeżeli dostajecie nowy lek, to prosicie lekarza o to, żeby pokazał Wam, jak stosować ten lek. I większość jest zadziwionych. Mówi, ale jak to? Ja mówię, no tak to, po prostu to Wam się należy, prawda? No nie wiem, czy doktor będzie zadowolony. Czyli już tutaj. A to są ludzie, którzy się lecą 5, 10, 20 lat czasami na tą chorobę, prawda? W związku z tym, jak idę o krok dalej, mówię, jest coś takiego jak y, badanie pikflometryczne, proszę monitorować ten PF, albo test kontroli astmy. Jak zrobicie go, proszę pokazać doktorowi. Pokazać doktorowi, no, no i co? Ja mówię, no i, no i on to weźmie, powie: Gratuluję, jest dobrze, albo powie: hmm, Musimy coś tu poprawić. Niemożliwe. Czyli. Rzadko to robimy, a standardy mówią: rób to na każdej wizycie, prawda? No i w tym momencie no, no trudno coś poza jakimś takim zadziwieniem czy lekką irytacją na ten temat powiedzieć, no bo to jest yy, tak naprawdę orka na ugorze tak. i yy, moim zdaniem taka edukacja należy się oczywiście nie tylko astmatykom, tym z cukrzycą. Zresztą ojcem edukacji w chorobach przewlekłych jest diabetolog dr Eliot, który jakby taką sentencję stworzył na, na, na przełomie XIX do XX wieku. Im więcej wiesz na temat cukrzycy, on tak twierdził, tym dłużej i lepiej żyjesz. I pan profesor Droszcz Nestor, polskiej alergologii, przekłótał właśnie w stwierdzenie, im więcej wiesz na temat astmy, tym lepiej i dłużej żyjesz. I to jest moim zdaniem kredo, które każdemu lekarzowi który opiekuje się chorym na astmę, powinno przyświecać. I pacjenci, którzy Trafiają z takimi wątpliwościami i boją się lekarzy, boją się ich zapytać, boją, uważają, że to jest niestosowne. Trafiają pewnie bardzo często do ciebie, bo ty siedzisz tak, po drugiej stronie tak. w, przy telefonie. Telefonicznie, z jakimi, i z jakimi właśnie problemami się najczęściej pacjenci. Bardzo, bardzo grupa, duża grupa jest pacjentów takich, którzy wychodzą i po pierwsze są tak przerażeni, bo to jest przeważnie po pierwszej diagnozie, są przerażeni. W internecie naczytali się tego, że sterydy są uzależniające i że lekarze zapisują. Je po to, żeby uzależnić pacjenta. To jest po prostu coś, co na szczęście udaje mi się dosyć szybko, jakby ten pogląd gdzieś tam zniwelować, bo świecę własnym przykładem tak? po 10 latach zażywania leków. I druga grupa to są. Aha, i to, i to są tacy pacjenci, którzy po prostu chcą się czegoś dowiedzieć, bo się po prostu boją. A przeważnie jest tak, że na wizycie po prostu zrozumieli tylko słowo astma, usłyszeli sterydy. I nic więcej. Tak, I to nie wynika, to w ogóle jest kwestia taka, że na najbardziej kompetentny lekarz nic nie można na to poradzić. Po prostu. Wychodzi pacjent, przestraszył się wszystkiego i dostaje gdzieś tam informację, albo ciocia moja to nie musiała tego, nie brała tego i wszystko było dobrze, a sterydy uzależniony, i jakby ten komunikat gdzieś, który dostaje pacjent, jest taki, że on zostaje praktycznie z niczym. Dobrze, jak pacjent trafia do nas, chociaż na stronę internetową, albo jeżeli ośmieli się i zadzwoni, albo napisze. Ja mam taki już też algorytm działania, że przeważnie pacjent wychodzi po takiej rozmowie albo po takim mailu z pytaniami do lekarza, czyli z informacjami na wszystkie wątpliwości, które był w stanie zwerbalizować, na które ja jako Osoba, która edukuje, tylko mogę odpowiedzieć. Bo wiadomo, że nie mogę na wszystkie, i to jest właśnie bolączka też, uważam, niektórych grup w mediach społecznościowych, ponieważ ja się sama z tym spotkałam. Mieliśmy grupę w mediach społecznościowych, która nie przetrwała ze względu na to, że ustaliłam bardzo rygorystyczny regulamin, że po pierwsze, nie wolno sobie nawzajem mówić, jak się dawkuje leki, po drugie, nie wolno sobie nawzajem mówić, jakie trzeba brać suplementy diety, dlatego że my nie bierzemy odpowiedzialności za to, jak leczy się pacjent. I nie, bie, nie możemy brać odpowiedzialności za to, ponieważ nie mamy wglądu. Po pierwsze, nie mamy kompetencji, a po drugie, nie mamy y, y, wiedzy na ten temat, czy ten pacjent mówi nam wystarczająco dużo. Y, I na to odpowiedzialność bardzo dużą uwagę kładłam, y, no i niestety grupa przestała funkcjonować. Także y, jest jeszcze taka grupa pacjentów, znaczy rodziców pacjentów małych, którzy dzwonią albo piszą i mówią: Co ja mogę jeszcze zrobić dla swojego dziecka? Więc też no, staramy, się zawsze, staramy się zawsze tak, żeby rodzic wychodził z takim kompendium, oprócz tego, co, jest, co już przekazujemy na stronie internetowej, to żeby on jakby miał te, jakby odhaczone to, co on ma zapytać, na przykład lekarza na następnej wizycie: o co może jeszcze zapytać, co może jeszcze dla dziecka zrobić. Takich fundacji, Inicjatyw oddolnych jest bardzo dużo w Polsce. Wyście podjęli piękną próbę, żeby wasz głos był jeszcze bardziej, mówię teraz o Tobie jako o pacjencie, tak naprawdę, żeby był jeszcze bardziej słyszalny. Założyliście Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP. Do czego, w jakich sprawach mogą się na przykład fundacje do, do Was zgłosić? Czy powiem o kulisach. To od, podglądaliśmy właściwie od początku lat 90. taką strukturę europejską, która się nazywa IFA, czyli to mniej więcej jest taka właśnie federacja organizacji pacjenckich powołana po to, żeby po prostu był lepiej słyszalny głos tej federacji. I po 10 lat różnego rodzaju prób, bo to byli liderzy organizacji pacjenckich z wielu miast i pan profesor Droszcz, pan profesor Kowalski, pan profesor Emeryk, pan profesor Małolepszy, czyli właściwie liderzy tych... Jakby lekarze, ale jednocześnie, którzy mieli za sobą tych pacjentów, których gdzieś tam próbowali, a to przy klinice pulmonologii, przy klinice alergologii. Doprowadziliśmy w 2005 roku do takiego spotkania, które zaowocowało właśnie powołaniem takiej grupy federacji. Początkowo było tam 10 organizacji, niestety, cztery organizacje. Przez ten okres od 2005 roku zaniechały działalności z przyczyn finansowo-organizacyjnych, natomiast ten kord tych sześciu organizacji trzyma się i przede wszystkim wydaje nam się, że nasz głos jest bardziej słyszalny, czyli jesteśmy w stanie chociażby przy okazji np. Dnia Astmy więcej i w, głośniejszym, w głośniejszych słowach mówić na temat problemu chorych. Teraz też zostaliśmy zaproszeni do takiej inicjatywy przy Ministrze Zdrowia, takich forum liderów organizacji pacjenckich jako Rada Doradcza. I no, też próbujemy coś z tego meta zrobić. Jesteśmy w trakcie negocjowania takiego ważnego projektu Recepta 2.0 Astma, czyli systemu. W platformie P1, która, który będzie dawał feedback lekarzowi w momencie, kiedy na przykład nadużywa tak. krótko działających leków rozszerzających oskrzela, co świadczy o niestabilności chorego na astmy czy doustnych sterydów, gdzie każe właściwie system podpowiada: No, skoro dałeś doustny steryd, to było zaostrzenie. Jak to było dwa razy w roku, to może mieć. Pacjent astmy ciężką, skieruj go do poradni leczenia astmy ciężkiej. Czyli troszkę zajmujemy się rozwiązaniami systemowymi, ale też nie zaniedbując edukacji. Wcześniej przed pandemią edukacji takiej zwykłej, stacjonarnej, natomiast już popandemiczny no, zajmujemy się taką edukacją w sieci. Stworzeniem takiej strony internetowej szkola astmy. Na stronie medycyny praktycznej, gdzie już ponad 300 tysięcy osób obejrzało te filmy, prawda? Edukacyjne. Oczywiście też mamy swoją stronę internetową, gdzie edukujemy, gdzie organizacje też mogą się wypowiedzieć, także, no, jakby duży może więcej, czy razem możemy więcej, w myśl tej zasady działamy właśnie. Prawdopodobnie, tak jak podawaliśmy na początku liczby, jest bardzo duża szansa statystycznie, niestety że ogląda nas ba bardzo duża grupa osób albo rodzin osób chorych na astmę oskrzelową z czym tacy pacjenci mogą do was się zwrócić jakbyś miała zachęcić do tego żeby ktoś przełamał swój lęk przełamał swój lęk związany z tym że choruje na nieuleczalną chorobę co już wiemy ale może ją dobrze kontrolować z czym może do was zadzwonić i do innych fundacji oczywiście tak, też, Tak, oczywiście. My, znaczy, bo po drugiej stronie tego telefonu albo maila siedzę dokładnie ja. Także mieliście Państwo, jeżeli nas tutaj oglądacie, to mieliście Państwo już chwilę czasu, żeby posłuchać, co ja mam tutaj do powiedzenia. Mam takie same problemy jak Państwo i to, dokładnie to samo przeżyłam. I oprócz tego, że przekażę to, co mogę z tych doświadczeń, to na pewno wesprę dobrym słowem. I właśnie tak jak tutaj już opowiadałam, możemy razem ustalić, co Państwo mogą jeszcze zrobić dla swojego dziecka, dla swojego y, członka rodziny w tym zakresie, żeby y, być właśnie o krok przed Także zapraszam. Dla siebie. Też, też dla siebie. <laughs> też dla siebie. A no, działania tej fundacji to nie są tylko y, piękne i wspaniałe dni, i z, y, pełne zrozumienie po drugiej stronie. Macie dużo też problemów takich zwyczajnych, ludzkich, prawda? I organizacyjnych. No, Największym problemem jest to, że nie mogę na przykład liczyć na pomoc wolontariuszy, dlatego że właśnie mam duże takie, dużą odpowiedzialność za słowo. I ja nie mogę po prostu powierzyć pewnych rzeczy każdemu. W związku z tym nasze działania są po prostu ograniczone do tej strony, takiej na stronie internetowej, i do udostępniania konkretnych informacji w mediach społecznościowych. No, bo nie wyobrażam sobie, żeby po prostu. Ja nie znam takich osób, które mogłyby dalej pociągnąć gdzieś tam te działania, w sytuacji, kiedy nie wiem, co ta osoba powie. I to jest mój największy problem, bo chciałabym, żeby tej pomocy udzielić więcej. Chciałabym, żeby, te, żeby Ojej, chciałabym tej pomocy udzielić więcej, no ale mam tylko dwie ręce. I jeden aparat nowy. Tak, Czy... Takie pytanie trudne pewnie na, na koniec, tak z twojej perspektywy, i z waszej perspektywy, czy system w naszym kraju związany z leczeniem asmy oskrzelowej to jest dobrze działający system, czy e, raczej mniej dobrze działający system? Bez sugestii odpowiedzi. Jestem otwarty na każdą. Mm. I Państwo też pewnie słuchający. Znaczy, tak, od razu powiem, nie jest źle. Czyli to nie jest tak, że, y, że jesteśmy gdzieś tam. Krajem trzeciego świata, jeśli chodzi o leczenie astmy, czyli nie odbiegamy w standardach terapii od średniej europejskiej. Natomiast oczywiście organizacja mogłaby być lepsza, czyli chcielibyśmy, żeby był większy dostęp pacjentów do lekarzy specjalistów. To, to dobrze się mówi, trudno się robi, bo jak lekarzy jest tylu, ilu jest, jest a mamy 1500 praktykujących alergologów i niewiele ponad 1000 pulmonologów, czyli to jest staw 2,5 tysiąca lekarzy, którzy są kompetentni, no to, to jest pewien problem. Jest problem też, my mówimy o tym, że jest problem z edukacją wśród pacjentów, ale jest problem także z edukacją wśród lekarzy, czyli my też apelujemy jako środowiska pacjenckie o lepszą edukację lekarzy. Bo y, ostatnio rozmawiałem z konsultantem krajowym y, do spraw medycyny rodzinnej, tylko 25% lekarzy rodzinnych zna standardy leczenia astmy. Anno Domini 2022. No więc jak można zastosować standardy, jeżeli generalnie nie, zna, no, nie pamięta się, co tam było napisane. Więc y, chcielibyśmy... Poza systemowymi zmianami, chociażby właśnie ta recepta 2.0, astma, żeby coś podpowiadało lekarzowi, jeżeli zbłądzi albo jeżeli czegoś nie zauważy, żeby było łatwiej na przykład edukować pacjenta. Ta, ta edukacja raz, ja pamiętam raz na 30 lat zajmowania się terapią astmy, chyba łódzka kasa chorych finansowała edukację. Przez rok. No i później, oczywiście, jak coś jest sfinansowane, to zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Zaczęły się pojawiać inicjatywy edukacyjne, no, które nic nie miały wspólnego z edukacją, a miały dużo wspólnego z wyciąganiem pieniążków. Więc, jak to zrobić? Dobrze. Do końca pewnie nikt nie wie. System fiński jest tutaj dla nas takim przewodnikiem, bo Finlandia stworzyła system leczenia astmy, który jest wzorcowy na skalę światową. I tam nie kilkaset, a siedmiu pacjentów rocznie umiera z powodu astmy, ale tam jest zaangażowany lekarz, specjalista, lekarz POZ, nauczyciel, farmaceuta, i tak naprawdę całe społeczeństwo stara się rozwiązać problem tej duszącej choroby. Więc myślę, że jeżeli powielimy model fiński, to, to osiągniemy sukces, jeśli chodzi o system leczenia astmy w Polsce. I tych sukcesów bardzo serdecznie Wam życzę. Jeżeli czegokolwiek Państwo chcieliby się dowiedzieć jeszcze o astmie oskrzelowej, no to powstaje w tej chwili bardzo ciekawy raport Życie z astmą ciężką. Punkt widzenia pacjenta na razie. Link do tego raportu znajdą Państwo w opisie odcinka. A... Powtórzę na koniec. Życzę Wam bardzo, bardzo dużo sukcesów, ponieważ bez osób takich jak Wy nadal będzie problem związany z tym, że po 7 latach będzie się rozpoznawało astmę. Nadal będzie problem taki, że rodziny pacjentów albo przyjaciele nie będą wiedzieli, co zrobić w przypadku ataku astmy oskrzelowej. Bez Was, bez was będzie tylko gorzej. Bardzo Państwu dziękuję, że byliście z nami. Dziękuję moim Dziękuję. rozmówcom. Dziękuję bardzo. I zapraszamy na strony internetowe obu instytucji.